Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Podczas swojej ostatniej rozgrywki w Fallout 4 przechodziłem sobie w pobliżu południowo-bostońskiej komendy policji i spotkałem tam pewnego miłego, młodego i przedsiębiorczego człowieka, Parkera Quina. Opowiedział mi o swoim ojcu oraz planach zastąpienia kapsli bardziej cywilizowanym środkiem płatniczym, mianowicie kartą. Twierdził także, że współpracuje ze wszystkimi sprzedawcami we wspólnocie i razem z nimi zamierza całkowicie wyprzeć dotychczasową walutę. Pan Parker zaproponował sprzedanie mi karty o wartości 100 kapsli za jedyne 110, bo wiecie, opłata manipulacyjna. Zaprzeczył tak, żeby był to jakiś skam, przecież jest uczciwym przedsiębiorcą i nie zaszedłby tak daleko przez okradanie ludzi. Cóż, dialog z Quinem, Jeffem Bezosem z AliExpress od samego początku wygląda dosyć dziwnie. Strasznie przypomina mi pierwsze spotkanie z kapitanem Gregiem w Gothic 2 Noc Kruka, gdy złotousty mówca zwraca się do nas niezwykle grzecznie, próbując ewidentnie osiągnąć zysk naszym kosztem. Z ciekawości kupiłem kartę, która w powojennych realiach okazała się być bezwartościowa, a moja postać została nazwana tępą pałą przez osobę, która jeszcze niedawno była bardzo miła. Sprzedawcy reagowali ze złością na próbę zapłaty tym przedmiotem. Najdroższy kawałek plastiku w Fallout 4, dlatego postanowiłem odzyskać swoje pieniądze zasypując pana Parkera ołowiem. Cztery naboje kalibru 45 skutecznie przekonały go do zwrotu. Jeśli naprawdę zależy wam na posiadaniu takowego środka płatniczego, a nie macie 110 kapsli, to spokojnie. Wiele z nich wala się po pustkowiach. Nie ma za co. Co ciekawe, okazało się, że jednak jest osoba, która akceptuje kartę Quina. Jest nim Brooks, kupiec z Far Harbor. Mimo wszystko uważajcie na tego człowieka. Cześć.